Urodziłem się w Nowogródku w 1937 roku. Ojciec mój pracował w Urzędzie Wojewódzkim jako naczelnik do 9 września, a więc już nawet jeszcze po wkroczeniu wojsk Guderiana do Brześcia niszczył dokumenty państwowe. Dom się naspalił, sąsiedzi jak wynoszono, resztki dobytku z tego palącego się domu już, bo to był drewniany dom, no to bardzo szybko się zapalił, jak Niemcy bombardowali. A sąsiadami byli Żydzi. I muszę powiedzieć, że to, co było wynoszone, trzeba jedna osoba musiała pilnować, żeby ci nie rozkradli. W trzecim wywózce byliśmy już przywidziani. Ojciec spotkał Żyda Kilesa, jednego z komendantów NKWD w Nowogródku. Powiedział: Panie inżynierze, włos z głowy panu wśród nas nie spadnie. Pan był bardzo dobrym człowiekiem, uczciwym. No i w tym, tymże Nowogródku, jak wybuchła wojna pomiędzy Niemcami i Sowietami. Jak weszli Niemcy, była e, kilka strzałów i trafiony został jeden Niemiec. Niemcy od razu aresztowali około 50 Żydów i chcieli ich rozstrzelać. Dowiedział się między innymi ksiądz Dalecki i e, mój ojciec. Niezależnie od siebie poszli interweniować, że mój ojciec był naiwny, ale znał doskonale niemiecki, bo studiował w Pradze. No i poszedł do tego komendanta miasta Nowogródka, żeby spowodować, żeby nie rozstrzelano tych Żydów. No i okazało się, że ten komendant też pochodzi z Pragi i zestudiował na tej samej Politechnice. Więc sytuacja doszła do rozmowy, jeszcze część tych Profesorów, których ojciec znał, była wtedy, kiedy studiował ten Niemiec. Niemiec naturalnie zaproponował pracę ojcu, ale no, ojciec odmówił. I co ciekawsze, ten Niemiec powiedział, że rozumie ojca. Moja mama była zaprzysiężona i to jeszcze w 1939 roku, bo. Nie, będąc w urzędzie wojewódzkim pracowała jeszcze zanim była zamężna to związana była z dwójką i pisała raporty do Warszawy dotrwaliśmy do tego 45 roku w 40 w lutym przyszedł do nas do domu enkawudzista, któremu ten dom się spodobał i chciał żebyśmy natychmiast wyjechali. Mama mówi przecież małe dzieci gdzie ona będzie w lutym w, w takim wagonie nie wiadomo jak długo jechać. A on mówi no jeżeli wam tutaj zimno to może pojedziecie tam gdzie będzie o wiele zimniej jeżeli się nie wyniesiecie no i tak w końcu w maju wyjechaliśmy do Poznania. Ale nas cały pociąg nie wysadzono w ogóle przez Poznań. Powinniśmy byli jechać. Ale czy jechaliśmy, tego nie wiem. Pamiętam tylko Stargard, gdzie stał pociąg dosyć długo czekał na przejazd po tym moście, pontonowym, nie pontonowym, tylko takim drewnianym, zbudowanym, trzęsącym się. No i Zajechaliśmy do stołczyna. W stołczynie kazano nam się wyprowadzać. Z wagonu wynieść na peron. Przyszedł urzędnik i pyta się, czy on ma poszukać mieszkania dla nas, czy my będziemy sami szukać. Mój ojciec kompletnie nie zrozumiał o co chodzi. A moja mama od razu zrozumiała i mówi: My nie mamy żadnych pieniędzy. Wszystko, co uratowano, to poszło na życie w czasie okupacji. No to on powiedział: No to w takim razie, w tej sytuacji, to państwo poszukajcie sobie sami. No i, e, i wskazał, co prawda, wskazał budynek, Okazało się, że tam jeszcze nikt w tej. To była kamienica dwuwejściowa. Nikt nie mieszka, bo w tej części, której nam zaproponowano, bomba, czy bomba w każdym razie, przebiła się przez wszystkie sufity i wylądowała w piwnicy, nie wybuchając. Ale otwór był gdzieś, 50-centymetrowy. I taki przykry widok był raz. Patrzę, moja babcia tak mówi, jak można tak ludzi postępować? Okazało się, że to grupka Niemców, właściwie starszych ludzi, dzieci i kobiet, szła na dworzec, prawdopodobnie na dworzec, może do jakiegoś samochodu. I jak można z tak z ludźmi postępować? Moja mamusia zaczęła zbierać materiały, otrzymamy Straż na Dodro. To była impreza czysto polityczna. Trzeba było jakoś przedstawić światowi to, że ten Szczecin już jest Polski. Z całej Polski zgromadzono młodzież. Przede wszystkim największa grupa to byli harcerze. Oprócz było tego WICI, czyli ten chłopska organizacja młodzieżowa, był OMTUR, czyli socjalistyczne, te uniwersytety. I to w sumie to liczyć można na 5 tysięcy, no i był Związek Walki Model z ZPM. To była komunistyczna. I wśród nich, jak się okazuje, większość to była ubowcy. Imprezę zorganizowano na wałach. Pokazał się Bierut. Więc ci zetworniowcy zaczęli skandować. Bierut, Bierut, Bierut. A wtedy ktoś za oddziałem harcerzy, stojących drużyn harcerskich, głośno krzyknął, da, da, w co Bierut, nic za to nie da rozległ się śmiech harcerzy ale te dalsze oddziały nie, nie posłyszały tego. No więc to przekazywano dalej i ten śmiech się przenosił. Pojawił się Mikołajczyk. Rozpoznało to widzi i zaczęło Mikołajczyk, Mikołajczyk, co bardzo zdenerwowało Bieruta. Czasnął mikrofonem o to deskę, która leżała na tym murku i zeszedł. W nocy doszło do posiedzenia tych członków KC, gdzie Bierut żądał ukarania i natychmiastowego rozwiązania harcerstwa. Bronił tego Osóbka Morawski. I Osóbka zresztą tak się złożyło, że później był w Szczecinie kilka razy, potwierdził to. Sam to słyszałem. Właściwie to był pierwszy Pierwszy i chyba jedyny protest młodzieżowy przeciwko systemowi, przeciwko ustrojowi. Żeby jakoś ten Szczecin podbudować, uruchomiono tu stocznię. Ta stocznia miała być wizytówką na świat. Ale okazało się, że w tej stoczni, ta stocznia wzięła, nastąpiła, była symbolem Walki z tym ustrojem. Tak się złożyło, że w roku 70 byłem z małżonką, bo ona pracowała w przychodni na Starzyńskiego, czyli bezpośrednio przy UB. Zajechał samochód z napisem Kredo Strajk. Ten doprowadzający milicjant. Wziął tego kierowcę, prowadzi go z bronią przygotowaną do, do tego, do strzału, a pod, podprowadził tam pod te drzwi na Starzyńskiego z boku. Ale tam stało kilku oficerów, i on coś mówi, a on machnęli ręką i kazali temu kierowcy odjeżdżać. Zmażać tylko napis, strajk, i odjeżdżać. Ale w tym samym czasie tam był hotel robotnicy na Starzyńskiego, na samym końcu tam był hotel robotnicy. I jak ci zatrzymali tego kierowcę, prowadzili, e, prowadził to stamtąd ruszyła grupa kilkudziesięciu tych młodych ludzi. I myślę, że nie wiem, czy to była decyzja tych oficerów, czy też nie chcieli jakiegoś wtedy jeszcze zatarku. To był pierwszy moment, chyba, że w sytuacji. Państw komunistycznych nastąpił wyłom, bo jeżeli weźmiemy nawet powstanie na Węgrzech, to tam część komunistów jako przywódcy przeszła na stronę ludności. A tutaj władze komunistyczne, Komitetu Wojewódzkiego, Rady Miejskiej, czy wojewódzki nie miały nic do powiedzenia. Podobnie było w Gdańsku, choć chyba myślę, że Szczecin poszedł troszkę dalej w roku 70. w tych właśnie decyzjach. Może mniej był pilnowany, może sytuacja była polityczna troszeczkę inna, ale to. No i następny strajk. Strajk w roku 80. Owszem, pierwszy zaczął Gdańsk, ale Szczecin poszedł zaraz. Całkiem inna atmosfera. Poza tym tam to trzeba wziąć, że to była atmosfera przedgwiazdko, zimno, a tutaj była już ta letnia. Całkiem inna. No i te podpisanie umowy. Powstanie Solidarności. No i wreszcie ten koniec Solidarności. Stan wojenny. Ktoś puka do drzwi, ja z łóżka wstałem. Kto tam? Milicja. Otworzyć. Ja mówię, ja do szóstej rano nie otworzę. No to wyłamiemy drzwi, to wyłamujcie. Więc poszli po łom i zaczęli wyłamywać drzwi. Więc wpuściły im, bo syn spał, teściowa spała. Obudziłem teściowo, powiedziałem, że mnie y, milicja aresztuje. Dali mi do podpisania akt internowania. Odmówiłem. No, i wyprowadzano, i tylko mnie wyprowadzano, i dosłownie pod dom podjechała samochód ze stoczni, który Andrzej Milczanowski wysłał, żeby pojechałem na stocznię. Pokiwałem im ręką, no i tak znalazłem się tutaj do bocznego od Starzyńskiego drzwi. Podjechał samochód, wysadzono mnie. Podwórze było oświetlone, szpaler z i przez ten szpaler. To raczej było na wywołanie takiej atmosfery przygnębiającej nas. Tam spotkałem Parchimowicza i już oddał, był przerażony. Mówiąc szczerze, ja też się bałem. To nie jest. Takie powiedzenie, że o nic tego nie bałem się. No, zabrali sznurówki, pieniądze i tak dalej. Jeszcze ta pani, bo trochę coś tam mówiłem, nie tak jakby jej by się podobało. Powiedziała, że utrudniam jej pracę. No i zaprowadzili mnie do takiej celi, gdzie było takie drewniane. Łożę znaczy tego. Później przyprowadzono następnego. No, a rano, z samego rana, byłem pierwszym samochodem wywożony do Goleniowa. Z radością zwracam do wspomnień. O Chinach, w których się urodziłam w Szanghaju. I tak bardzo chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie większość z nas, mieszkających w Polsce, znających historię swojego narodu, kraju, wie na pewno, że Polacy za tak zwanym chlebem wyjeżdżali tylko do Ameryki czy to północnej, bądź, bądź południowej. A tak się w dziejach na naszego narodu, mogę nawet tak powiedzieć, złożyło, że spora grupa Polaków na, w, w końcu XIX wieku i na początku XX wieku wyjechała do Chin. A moja rodzina, no ja. Jestem pięcioskładnikowa, to też zawsze wywołuje zaciekawienie, uśmiech tych, komu o tym mówię, bo korzenie mam polskie, szwedzkie, tatarskie, rosyjskie, karańskie. Dziadek ze strony ojca służył w armii, był oficerem Armii Carskiej. I e, z, był swego czasu e, na, w końcu XIX wieku, był delegowany na Daleki Wschód. I stamtąd z tej czartkiej armii po prostu uciekł i znalazł się, znalazł się e, w Harbinie i tam podjął pracę e, na kolei wschodniochińskiej. E, babcia Mająca korzenie szwedzkie, nie pracowała. Mówię o tej babci ze strony ojca. Natomiast jeśli chodzi o dziadka ze strony mamy, był jednym z pracowników w zarządzie Kolei Wschodniochińskiej. Zarabiało się bardzo dobre pieniądze, przy czym zarabiało się w złotych rublach, a pensje do domu przynoszono w workach. Myślę, że trzeba koniecznie powiedzieć, że w Harbinie była, było gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza, były polskie kościoły rzymskokatolickie, był cmentarz rzymskokatolicki w Harbinie. Z całą pewnością... Był też taki dom kultury, można powiedzieć, o nazwie gospoda, gospoda polska, gdzie Polacy spotykali się wspólnie, obchodzili święta. I co ciekawego, były bardzo ciepłe więzi między Polakami a pozostałymi natjami. Jeśli sobie uzmysłowić, że byli tam Francuzi, Anglicy, byli Żydzi, nawet i Belgowie tam pracowali, byli Polacy i Rosjanie, te wszystkie grupy e, żyły w przyjaźni. I przychodzi rok 1924, kolej już funkcjonuje, ale oto Rosjanie... E, z Chińczykami podpisują kolejne umowę, porozumienie o tym, że od 1924 roku na kolei mają prawo być zatrudnieni tylko i wyłącznie Chińczycy i Rosjanie. Aha, a reszta? W Szanghaju, tam gdzie nasza rodzina się znalazła, w poszukiwaniu pracy, tak, bo już w Harbinie nie można było pracować, więc Polacy i nie tylko szukali możliwości zatrudnienia w innych rozwijających się miastach i tutaj te miasta koncesyjne, kolonialne dawały możliwość zamieszkania i zarobienia pieniążków, mówiąc tak najprościej. No mieszkań własnych myśmy tam nie mieli. Mieszkania były wynajmowane. A dzielnice, no właśnie, dzielnice były o tyle, o tyle ciekawe, że każda dzielnica miała swój własny zarząd. Każda dzielnica miała własną policję. Jeśli w dzielnicy francuskiej spotykało się policjanta, to on na pewno był na Rowerze. A słynni angielscy Bobby, Bobis, Bobby, bo ich spotykało się w dzielnicy angielskiej. Szkoły również, albo bądź angielskie. Każda dzieńca miała oprócz własnego zarządu, własny system oświaty, własny system zarządzania, swoje kawiarnie, swoje restauracje, swoje zakłady usługowe, sklepy i przedsiębiorstwa. No właśnie, przedsiębiorca. Mój tata zatrudnił się w angielskim przedsiębiorstwie żeglugowym. W Szanghaju bardzo było dużo firm obcego kapitału. Firmy angielskie i francuskie świetnie prosperowały. Jest jeden ciekawy też moment. Chińczycy, którzy pracowali w sferze usługowej, znali przynajmniej w zakresie podstawowym język danej dzielnicy. Bo jeśli chcieli funkcjonować, to musieli, chociaż w zakresie podstawowym, język angielski lub francuski znać. W tym miejscu, gdzie myśmy mieszkali, na naszym osiedlu nie zamykało się mieszkań. Nie było potrzeby. A tu i, i od mieszkania do mieszkania chodzili. No nie krążca, ale chodzili właśnie Chińczycy, pukali do drzwi i pytali, może ma, ma pani coś do naprawienia, może jakiś krem? Może coś się zepsuło, ja chętnie naprawię. I za nieduże pieniądze naprawiali. I nie trzeba było się bać, że coś złego nas jeszcze dodatkowo może spotkać. Ja urodziłam się już za czasów Chińskiej Republiki Ludowej. Pamiętam swoich przyjaciół z Szanghaju. Świetnie mówiłam po szanghajsku. Nie uznawałam białych ludzi poza własnymi rodzicami. Kiedy z, no w miarę odległego jednak, Tintinu przyjeżdżała moja rodzina, e, ciocia z wujkiem, no Przyjechali. Ja, przez grzeczność oczywiście, witałam się, ale byłam przez moment w domu i natychmiast znikałam. Ja nie akceptowałam białych ludzi. Ja miałam swój przyjazny świat, szanghajskich dzieci. Całe dnie spędzałam poza, poza domem, oczywiście. Byłam akceptowana przez rodziców moich chińskich przyjaciół. I nigdy w życiu, nie zapomnę tego dnia, kiedy myśmy wyjeżdżali, odwoziła nas na dworzec w Szanghaju taksówka. A ja siedziałam na tylnym siedzeniu tej taksówki, a za taksówką biegły chińskie dzieci, machając mi na pożegnanie, a ja obserwowałam. Patrzyłam na te dzieci i płakałam, to pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Płynęliśmy z miasta Kanton do, do Polski statkiem jeszcze parowym SS Kościuszko. Byłam jedynym dzieckiem, siedmiolatkiem na tym statku, jedyna dziewczynka. Towarzyska, uśmiechnięta, pogodna, byłam lubienicą załogi, a zwłaszcza Pana elektryka, który miał córkę w moim wieku. Od tamtej pory uwielbiam piosenkę francuską, paryski Gavroche, bo bardzo często ją na akordeonie grał. Przyjecha... Przypłynęliśmy po 40 kilku dniach do, do Polski, przeżywszy solidny sztorm. Byłam jedna z ostatnich, którą sztorm położył do Koi. A rejs pamiętam dość dobrze. Byliśmy w Adenie, statek stał na redzie portu Singapur, a przechodziliśmy przez kanał Suezki. Także to super ciekawe wspomnienia, tylko potem po latach dowiedziałam się, że kiedy przypłynęliśmy do portu Gdyńskiego, w pewnym momencie okazało się, że nas okradziono. Nasza rodzina przyjechała w 1956 roku do Szczecina. Zamieszkaliśmy w odbudowanym, częściowo zniszczonym w czasie wojny niemieckiej w niemieckim domu budynku dwupiętrowym, gdzie w każdym mieszkaniu mieszkał ktoś taki jak my. A to ktoś z Francji przyjechał, ktoś z Brazylii nawet z terenów dawnych, wschodnich, a zabranych przez Związek Radziecki. To był taki bardzo internacjonalistyczny i ciekawy, ciekawy budynek, składający się z 18, 18 mieszkań. Przyszedł taki dzień, kiedy Urząd Marszałkowski poprosił mnie o poprowadzenie wycieczki z oficjal, oficjalną delegacją z Chin. Ja czułam, że Chińczycy przyglądają mi się, zresztą nie po raz pierwszy, bo już od organizatorów wiedzieli, że przewodnik urodził się w Chinach i w Szanghaju. I jest koniec wycieczki. W wycieczce gościom towarzyszył pan ambasador Chin, świetnie mówiący po polsku i pyta mnie, a pani przewodnik, pani na pewno zauważyła, że nasi goście przyglądają się dyskretnie pani. Ja trzymając się protokołu dyplomatycznego odpowiedziałam, ale skąd, nie. Eee, czy pani, bo my już wiemy, że pani się urodziła w Szanghaju. A co pani pamięta? No wymieniłam sporo, sporo miejsc, które pamiętałam. Myśmy mieszkali i w dzielnicy angielskiej, i w dzielnicy e, francuskiej. I pan ambasador ucieszony klasnął w dłoni i mówi Pani przewodnik, pani jest nasza. Na co ja odpowiedziałam? Ukłoniłam się. I odpowiedziałam, myślę, że dyplomatycznie. Panie ambasadorze, z całym szacunkiem, nigdy nie, zapom nie zapominam, gdzie się urodziłam, co mi dało tych pierwszych siedem lat życia w Szanghaju. Ale po raz drugi urodziłam się w Szczecinie i czuję się Polką. Proszę wybaczyć. Na co pan ambasador kordialnie uścisnął mi dłoń, a znając Chińczyków trzeba wiedzieć, że to był duży taki ukłon w moją stronę i zostałam zaproszona na obiad wydawany przez pana ambasadora. Mama pochodzi z polskiej rodziny. urodziła się w 1925 roku na Ukrainie, ale w tej części Ukrainy, która przed wojną należała do związku Radzieckiego. W roku 1936, czyli kiedy mała miała 11 lat, dekret Stalina zarządził deportację. uznał Stalin i jego świta, że Polacy zamieszkali, na Ukrainie, w rejonie przygranicznym z Polską, są elementem nacjonalistycznym wrzodem na ciele Związku Radzieckiego, i zarządził deportację do Kazachstanu. Ojciec urodził się już w granicach dawnej Polskiej Rzeczpospolitej w Stanisławowie. To jest dzisiejszy Iwano Frankowsk i we wrześniu 1939 roku. Jak związek radziecki napadł na Polskę po zajęciu również Stanisławowa przez rok czasu trwały deportacje ludności Stanisławowa. Tata został również deportowany do Kazachstanu. Kiedy mama miała 20, 19, 20 lat poznała ojca w Kazachstanie. No, i w 1946 roku na świat przyszedł mój brat. Związek Radziecki zgodził się na, kto chce, na powrót Polaków do Polski, do siebie jak chcecie. I co robić? Gdzie wracać? Czy wracać? Większość nie wracała, bo bali się swojej przyszłości tutaj. Co i gdzie ich czeka? A jednak moi rodzice zdecydowali się na powrót do Polski. Nieważne gdzie. Niech ona będzie gdzie chce, aby to była Polska. Brat i siostra mamy i cała rodzina nie zgodzili się. Zostali w Kazachstanie. A mama z ojcem, dokąd? Na ziemię odzyskane. No bo gdzie wtedy można było przyjechać, prawda? Trzeba było zaludniać tereny na, na ziemiach, które stały się polskimi. I przyjechali po prostu do Szczecina. To był rok 1946. Brat miał nie wiem ile pół roku może. Rodzice zamieszkali na ulicy Słowackiego, jednej z najpiękniejszych ulic Szczecina, uważam, nad jeziorem Rosauka. Mama nie pracowała, nigdy nie pracowała. Utrzymywała dom, jak to się mówi. Trzymała wszystko w ręku i, i, i dbała o dom, a o to, żeby, jak to się mówi, lodówka była pełna, chociaż tą lodówką wtedy to było tak trochę trudno. Dbało o Wikt i o kierunek, prawda? To już tata dbała, mama po prostu utrzymywała porządek w domu, wychowywała brata i tak dalej. I cztery lata później ja jestem kolejnym owocem miłości moich rodziców. Urodziłem się w szpitalu na Piotra Skarki. Zawieziono mnie na ulicę Słowackiego, prawda? I tam mieszkaliśmy do siódmego roku życia mojego, ja już mówię o moim w tej chwili życiu. Do siódmego roku życia. Mieszkalibyśmy tam dalej, ale był wtedy taki przepis, że jak mieszkanie było duże, a tam było duże, wtykało się ludziom sublokatora. Rodzice w żaden sposób nie chcieli mieszkać z obcymi ludźmi w jednym mieszkaniu, bo to jest jednak wyzwanie dosyć poważne. Udało się znaleźć mieszkanie gdzie? Oczywiście na Niebuszewie, na ulicy Mikołaja Reja. Prawda? Czyli ja tego Niebuszewa ciągle nie opuszczam. Jak miałam 7 lat... Należało posłać mnie do szkoły, żebym się nauczył czytać i pisać. Gdzie? Do szkoły żydowskiej. Gdzie? Na niebuszewie. Na ulicy obecnej dzisiejszej wyzwolenia, ko rynku na placu Kilińskiego. Tam zawiązałem wszystkie przyjaźnie, znajomości, kolegi, kolegów, koleżanki. Właściwie, jak to się mówi, na podwórku, na reja. Owszem, znaliśmy się, ale jakoś kontaktów nie utrzymywałem. Podejrzewam, że to właśnie przez, yy, przez fakt, że trafiłem do szkoły żydowskiej. Zresztą nie żałuję tego wcale, bo poznałem tam wielu wspaniałych ludzi, z którymi do dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, do dzisiaj, a jesteśmy już w stare konie, prawie 70-letnie, utrzymujemy kontakty. Także tkwiłem w tym żydowskim życiu, jak to się mówi, po uszy, z moimi, razem z moimi przyjaciółmi Żydami. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że na Niebuszewie był. Było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów. Nie tutaj, w którym miejscu, gdzie jesteśmy dzisiaj, tylko na słowackiego. Przed laty było koło kościoła. I po szkole, czy po południu, już będąc w szkole średniej, nawet udawaliśmy się do. Szliśmy się, gdzie było się umawiać? To idziemy do klubu. Tam żeśmy się spotykali. To był chyba rok, gdzieś tak 66, szósty, siódmy, może piąty, już nie pamiętam dokładnie. Szósty, siódmy, jakoś tak. No, byłem już dorosłym człowiekiem. Yy, dzwoni na, nie czy dzwoni, czy łapie mnie, przylatuje do mnie kolega. Mówi: Słuchaj, mój ojciec jest na modłach w gminie, i nie mają dziesiątego. Nie wiedzą, co robić. Jest dziewięciu, właściwie ośmiu. Modlifa będzie nieważna, ratuj. Ja mówię człowieku, szurnij się w łeb. Przecież wiesz, że ja jestem niewierzący. Co ja tam będę robił? Nieważne, ty masz posadzić tam cztery litery i, i będziesz dziesiąty. Ja będę dziewiąty, ty będziesz dziesiąty. Myślę sobie, no kurczę, jak nie pomóc właściwie, dlaczego nie pomóc? No, pomogę, no, no jak można braciom Żydom nie pomóc? No? no mówię, dobra, dawaj, idziemy do gminy. Przyszliśmy do gminy, panowie uznali mnie za pełnowartościowego członka modlitwy, Ubrali mi na głowę jarmułkę, siadłem. Siedzę, oczywiście, jak D na weselu. Panowie się modlą, no, ja jestem poważny jak najbardziej. Słuchałem, wysłuchałem, trwało to jakiś czas, panowie się modlili. Ja siedziałem, patrzyłem. No, modlitwa się skończyła, ale jest sobota, i od tego momentu już właściwie Żydowi nic nie wolno robić. Ani zamknąć drzwi ani zgasić światła. No, ja nie chcę z tym dyskutować. Takie są zasady religii. Ja się z tego nie śmieję. Okej, okay. przyjmuję to. No to jeden z panów mówi, to ty zamknij i zgasi światła, mówi do mnie. Ja mówię, Doba, nie ma problemu. Na to reszta, czy ktoś tam... Stop! Modlił się z nami, to nie będzie gasił światła, ani zamykał drzwi. Brał udział w modlitwie, więc nic z tego nie będzie. Druzy krzyczą, no przecież on i tak tu siedział jako figurant. Niech zamyka, co to ma to rzeczy. Inni nie, rozkorzała Ja mówię, panowie, ja naprawdę nie mam problemu. Ja mogę zamknąć, otworzyć, co chcecie. Wszystko zrobię. Nie jedni krzyczą tak, drudzy tak. Awantura się zrobiła straszna. No ja już nie mogę ze śmiechu wytrzymać. No, 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 no ludzie, no. Przecież to, 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 to wygląda trochę dziwnie, już zaczynało wyglądać i nie pozwolono mi. Ktoś zszedł na dół, poprosił przechodzącego jakiegoś chłopaka, poprosili go na górę, zarobił jeszcze parę złotych, co już w ogóle nie mógł zrozumieć, jego mina była bezcenna. Przekręcił, zgasił światło, przekręcił dwa razy klucz w zamku i dostał parę złotych. Taka chucha mu się nie trafiła do końca życia. Ale ja jednak tego światła nie zgasiłem. Przyszedł rok 68 i na skutek politycznej zawieruchy w Polsce, czyli wydarzeń marcowych, nie będę opowiadał o co chodziło, bo to trzeba byłoby zająć kolejne godziny. W każdym razie towarzysz Wiesław, znany wszystkim Gomułka, dał sygnał wyraźny, że polscy Żydzi są obcym ciałem na polskiej mapie, i, jak to się mówi, wystawił bilet w jedną stronę. Wszyscy wokół mnie wyjeżdżali. Czułem, że tracę jakiś grunt pod nogami. Wszyscy moi koledzy opuszczają mnie. Ja ich odwoziłem do Rostoku niejednokrotnie, bo to była migracja: Dania, Szwecja, czyli Skandynawia, Izrael, Stany Zjednoczone, prawda? Bo te kraje, widzą, co się dzieje w Polsce, zezwoliły polskim Żydom na. Przyjazd do swoich krajów na doskonałych warunkach, z zapewnieniem startu, pomocy w pierwszych latach pobytu i tak dalej. Naprawdę to nie był wyjazd w ciemno. On był jak najbardziej, sprawił ten wyjazd, że, że, że to było naprawdę coś ten wyjazd. To był wyjazd do innego świata zupełnie. Pewnie wyjeżdżając stąd nie wiedziało się, że to będzie aż tak, to się wszystko fajnie potem ułoży, więc nie ma, nie ma co. Rozpatrywała w ten sposób. Ci ludzie przeżywali naprawdę wielką traumę. Nie chcieli stąd wyjeżdżać. Kiedy mój najlepszy kolega wyjechał do Danii, zresztą w pewnym momencie planowaliśmy, że może razem pojedziemy, Dowcip polega na tym, że u mnie w domu nigdy nie było tematu wyjazdu. Prawda? Nigdy, mimo że ojciec był Żydem, nigdy w miejscu pracy nie spotkał się z żadnymi objawami antysemityzmu. Ja się śmieję, że mam pretensje nieraz do, 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 do Polaków, że mi nie dokopali do tyłka, bo wtedy może bym podjął jakąś męską decyzję i powiedział, wyjeżdżamy stąd. Ale jednak, nie wiem, ja się czułem tak związany z tym miastem, może to, co teraz powiem, głupio zabrzmi, ale ja sobie na przykład pomyślałem, kurczę, jak ja nie będę mógł pójść w sobotę czy w niedzielę na mecz pogoni, to ja zwariuję. Możecie się, można się z tego śmiać. OK, ale dla mnie to było ważne. Ja podaję przykład tej, tej pogoni jako takiego związku z miastem, ale tych przyczółków jakby było więcej oczywiście, ale to jest taki jakiś symboliczny, powiem szczerze. Po prostu wiedziałem, że mogę wyjechać, ale jak wyjadę, owszem, ja będę żył na wyższym poziomie. Stopa życiowa mi się podniesie wielokrotnie. Mój status jako człowieka naprawdę będzie dużo wyższy niż w Polsce. W tej szarej, siermiężnej, burej Polsce komunistycznej. A jednak nie potrafiłem mieć na tyle siły, żeby spakować walizki i pojechać. Może miałem szczęście, ja nie wiem. Ale w pracy nie spotkałem również ludzi, którzy w jakiś sposób daliby mi odczuć, kim ja jestem. A wiedzieli, bo takich rzeczy się nie ukryje. W żadnym wypadku, nie ukryje się, wiedzieli doskonale. Był tylko taki, no, doniesiono mi, że... Jak to mówili? Słuchaj, proszę słuchać teraz uważnie. Ten Marcin to Żyd, ale porządny człowiek. Ale da. słuchajcie, to jest, to jest coś nieprawdopodobnego. Czyli rozkładając to na czynniki pierwsze, można powiedzieć, że generalnie Żyd to jest zaraza, dziadostwo i najgorszy element, jaki można sobie wyobrazić, ale zdarzają się pozytywne przypadki. I ja takim byłem.